pomyśl o tych wszystkich cudownych rzeczach, które mógłbyś zrobić w ciągu całego swojego dnia, w ciągu całego swojego życia, ale ich nie robisz. Tylko i wyłącznie dlatego, bo masz w głowie ideę tego, że one muszą być idealne i tylko doskonałość się liczy, a to, że w ogóle zaczynasz czy cokolwiek robisz, to już nie. Bo widzisz, wchodzisz do internetu i oglądasz te wszystkie cudowne obrazki, te wszystkie cudowne filmy i te wszystkie cudowne informacje i tworzysz sobie w głowie obraz tego, że twoje życie też musi takie być. Ale z racji tego, że twoje życie nie jest takie jak te obrazki, które oglądasz, a potem przyglądasz się całemu swojemu życiu i twierdzisz, że jesteś beznadziejny, upadasz w doła, w deprechę i w zasadzie to nic nie robisz. I tak wchodzisz na jedną stronę, potem na drugą, na trzecią, na czwartą, wchodzisz na jakąś teorię duchową, która jest o zabarwieniu teorii spiskowej, tak? Ponieważ duchowość jest różna, jest moim zdaniem ta duchowość związana z czystą świadomością, mindfulnessem, uważnością, medytacją, byciem tu i teraz i związana również z rozwojem osobistym czy uzyskiwaniem wewnętrznego spokoju, jest ta duchowość, która podszywa się pod różnego rodzaju ideologie i wierzenia, które po prostu piorą ludziom mózgi i uniemożliwiają im swobodne myślenie. To jest mój punkt widzenia. Pomyśl sobie, jak wiele wspaniałych rzeczy mógłbyś zrobić ze swoim własnym życiem, gdybyś sobie na to pozwolił, gdybyś ustanowił określony czas, określoną godzinę, wziąłbyś do ręki kartkę i długopis, spisałbyś sobie swoje wszystkie pomysły i realistycznie ocenił swoją własną sytuację i zacząłbyś po prostu to robić. I ja wiem, że to jest trudne, bo ciągle się wszystkim rozpraszamy, mamy obowiązki, dom, pracę na głowie, różne rzeczy, które nam się zadziewają, jakieś różne zobowiązania, którym się kiedyś podjęliśmy, tak? I ciągniemy za sobą bagaż przeszłości. No i nieraz po prostu też brakuje nam siły, ochoty, chęci, albo może już coś robisz, jesteś w trakcie jakiegoś projektu, ale brakuje ci akurat motywacji czy inspiracji. Albo jesteś w ogóle w jakimś innym miejscu życiu i zastanawiasz się, co dalej. I wiecie? I każdego życie jest takie samo praktycznie pod tym względem. Tego wewnętrznego niepokoju i tego wewnętrznego konfliktu, który jest wynikiem sprzeczności pomiędzy tym, co jest tu i teraz, a tym, co my sobie wyobrażamy, że powinno być. A że człowiek jest w takim ciągle nieustającym procesie uzyskiwania coraz większej samoświadomości, to nie jest w stanie się tego pozbyć. No i dla mnie osobiście największą inspiracją duchową tutaj z non-duality to była taka możliwość uzyskania oświecenia i wyjścia ponad ten dualizm, żeby nie musieć zarówno gonić za przyjemnościami i być uzależnionym, jak i nie musieć unikać cierpienia i stawiać oporu w swoim własnym życiu. I udało mi się odnaleźć swoją własną tajemnicę życia, uzyskać swoje własne odpowiedzi dzięki medytacji, czyli opanowaniu swojego własnego umysłu i takiej codziennej praktyki uważności. No i zacząłem się tym dzielić na YouTubie, na kanale. Część osób, które zaczęły iść tą ścieżką, są mi wdzięczne do teraz. Niektóre osoby dopiero zaczynają, jeszcze niektórzy są dosyć sceptyczni, ale to wiadomo, każdy ma różne przekonania i różne ograniczenia względem swojego własnego rozwoju. Każdy ma swoją mapę rzeczywistości, którą musi w pewien sposób dostosować do tego rozwoju duchowego, jeżeli chce mieć ten spokój i tą możliwość wyjścia z dualizmu. Ale tak czy siak, jest to dosyć taka niespotykana sytuacja, bo mało osób o tym mówi. I moim zdaniem brakuje w tym wszystkim takiej przejrzystej klarowności, jak można tego użyć w życiu codziennym, jak tym po prostu żyć. I był taki moment, kiedy ja szukałem informacji na ten temat, ale nikt tego nie przedstawiał w takim stopniu, że był duchowym człowiekiem i nagrywał vlogi ze swojego duchowego życia, tak? No ja pomyślałem, że zacznę to robić, bo mi się to spodobało i tak w zasadzie zacząłem nagrywać vlogi. I w miarę mojego procesu twórczego i rozwoju zacząłem udoskonalać swoją własną formułę tworzenia, a że teraz nie mam tyle czasu, ile miałem kiedyś,
to ograniczyłem się do jednego filmu w tygodniu w tym roku. No i do takiego wyjścia z internetu, bo muszę wam powiedzieć, że troszeczkę się uzależniłem od internetu przez taką ciągłą pracę twórczą i tworzenie filmów i pomyślałem, że w tym roku chcę się troszeczkę, może nie tyle odciąć, ale tak wrócić bardziej do takiego swojego życia prywatnego, codziennego. Uważam, że internet ma wiele nam do zaoferowania. Mamy YouTube'a, który umożliwia nam twórczość, tworzenie, wymianę informacji, wiedzy, mądrości, budowanie relacji. Mamy Facebooka, możemy budować sieci networkingowe, zakładać grupy na Facebooku, organizować się, wspierać, motywować, inspirować. To jest wspaniałe. Tylko ja zaczynam obserwować taką tendencję, że ludzie się strasznie od tego uzależniają i nie potrafią postawić granicy. I ja mówię to też z własnego doświadczenia, bo wiem, jak łatwo jest się tutaj w tym wszystkim pogubić i troszeczkę odrealnić poprzez tą ciągłą stymulację, która w zasadzie jest przyjemna i jest troszeczkę taką ucieczką od cierpienia, tak? YouTube czy te takie pozytywne treści są w pewien sposób takim sposobem na zrelaksowanie się, odsapnięcie, zainspirowanie, zmotywowanie. Wiecie, odsunięcie takich trudów życia czy problemów dnia codziennego i znalezienie jakiejś innej perspektywy. Czegoś, co mogłoby nam pomóc rozwiązać nasze problemy, czy choćby nawet zdjąć z nas to cierpienie. I temu zaczęła służyć dzisiejsza duchowość po części, to taka pozytywna, tak? Pozytywna psychologia, czy wiecie, teorie prawa przyciągania, teorie bogactwa, takie różne pozytywne rzeczy, które są dzisiaj dosyć takie powszednie. I one działają, bo pozwalają nam wyjść z naszych umysłów, zrelaksować się, dają nam poczucie bezpieczeństwa, czy poczucie emocjonalnego wsparcia. Ale w zasadzie są po części też, tak jak powiedziałem wcześniej, ucieczką i nie pozwalają na taką totalną samodzielność w rozwoju duchowym. To jest oczywiście moje zdanie, bo ja w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że chcę mieć pełną samodzielność w swoim własnym rozwoju i odciąłem się od jakiegokolwiek autorytetu zewnętrznego, co było dla mnie trudne pod tym względem, że zawsze szanowałem nauczycieli, zawsze szanowałem różne źródła wiedzy, lubię się uczyć. Cały czas się lubię uczyć i sądzę, że każdy z nas jest zawsze na początku drogi i nie ma możliwości, abyśmy wszyscy razem wiedzieli wszystko, więc zawsze jest coś, czego możemy się nowego nauczyć, coś poznać, rozpoznać, spróbować, doświadczyć, poprawić, udoskonalić. Wiecie, życie to jest taka niekończąca się symulacja nieskończoności, która doświadcza samą siebie w nieskończoność i mamy za każdym razem nowe pomysły, nowe idee, nowe rozkwity twórczego geniuszu pochodzącego z czystej świadomości, z przestrzeni pola duchowego, tak? Czy Ducha Świętego, jak można też z religii chrześcijańskiej zapożyczyć to wyrażenie. I to się nigdy nie kończy. I to się naprawdę nigdy nie kończy. I poprzez rozwój duchowy ja mam na myśli taką relaksację tej strefy kurczowego trzymania się czegoś, wiecie, i traktowania czegokolwiek za pewnik i możliwość wejścia w to, co nieznane, wejścia w to, czego jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy, czy to poprzez medytację, gdy siedzimy ze sobą i uspokajamy umysł, gdy go obserwujemy, gdy zanurzamy umysł w pustce, co pozwala nam na rozpuszczenie oporu, na wyjście naszej treści podświadomej do świadomości, zwiększenie poziomu inteligencji emocjonalnej, czy rozwój nowych idei i kreatywności, czy może poprzez pracę nad ciałem, sport, relaksacja, co również wzmacnia nas od wewnątrz, czy może podróżowanie, czytanie książek, inspirowanie się nowymi ideami, czy łączenie się z nowo poznanymi ludźmi. To wszystko to są perspektywy umożliwiające nam wejście w stan flow, wejście w poczucie jedności i odnalezienie głębokiego znaczenia tego życia, które moim zdaniem każdy musi odnaleźć sam dla siebie i zdefiniować w swoim własnym zakresie, budując swój własny kierunek, cel życia, co często nazywa się pasją, samorozwojem, samoaktualizacją, mistrzostwem, uzyskiwaniem wewnętrznego geniuszu czy uzyskiwaniem maksymalnego potencjału w życiu. Pomyślcie o tym, bo
jest tyle wspaniałych rzeczy, które możecie robić i może natrafiliście na ten sam problem w swoim własnym życiu, czyli taki problem przytłoczenia i nadmiaru informacji, problem chaosu i niezdecydowania, problem kreatywnego niepokoju wynikającego z tego, że nie wiecie, za co się wziąć, bo jest tyle pomysłów, tyle idei, a brakuje wam zasad czy takich praktycznych ograniczeń, które moglibyście nałożyć na siebie, aby się w końcu z czymś zdecydować, się ukierunkować, albo nigdy jeszcze do tej pory nie zaczęliście swojej własnej podróży, do czego was serdecznie zachęcam. Bo to jest coś cudownego i wspaniałego, co człowiek może robić na tym świecie, a żyjemy w tak wspaniałych i cudownych czasach umożliwiających nam robienie tak dużej ilości rzeczy, że to się w głowie nie mieści. I ja każdego dnia odkrywam coś nowego, uczę się czegoś nowego i poznaję coś nowego i nieraz jestem w szoku, że takie cudowne rzeczy naprawdę są w naszym życiu możliwe i dostępne. Słuchajcie, dzięki wam wszystkim serdeczne za to, że obejrzeliście to wideo. Nie chcę, żeby było długie. Przede wszystkim chciałbym, abyście mieli tą świadomość, że największe rzeczy w swoim życiu, sam osobiście, osiągnąłem wyłączając komputer, odłączając się od internetu, idąc w świat, eksplorując rzeczywistość. Tak jak powiedziałem wcześniej, internet jest świetnym źródłem i narzędziem do rozwoju, uzyskiwania informacji czy marketingu, tak? Jeżeli powiem to tak w cudzysłowie, czyli możliwości uzewnętrznienia siebie i dania wartości ludziom. Ale bardzo łatwo jest się od tego uzależnić i bardzo łatwo jest się troszeczkę tak oszołomić przez to. Dbajcie o siebie, dbajcie o swojego ducha, dbajcie o swoje bycie. Dbajcie o poczucie spokoju, wewnętrznej spójności i o to, żeby wam było dobrze, byście mogli się spełniać, realizować, abyście szli w tym swoim własnym wewnętrznym kierunku i abyście pielęgnowali swój własny wewnętrzny głos, który was prowadzi ku waszemu najwyższemu dobru. Tak, tak. W takim mrozie to tylko vlogować, żyć, nie marudzić. Żyć. Powtarzam się. Ale wiecie, o co chodzi. Bo to jest ta wyższa wersja nas samych, tak? To jest ta wersja, która stanowi dla nas takiego przewodnika na drodze życia. Nasze super ego, tak? Ja doskonałe. Które warto jest zintegrować. Żeby nam nie przeszkadzało, aby nas nie krytykowało, czy nie dusiło naszego kreatywnego potencjału, twierdząc, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy albo jesteśmy słabi. Słuchajcie, dzięki wam serdecznie za to, że obejrzeliście to wideo. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapki w górę, wstawcie komentarze, subskrybujcie kanał, wciśnijcie ten przycisk z takim dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Fajtursef, na dole macie linki, możecie to zrobić poprzez PayPala, Patronite'a, zakup kursu pewności siebie albo koncentracji. Dziękuję wszystkim serdecznie za wasze wsparcie, pozytywne słowa i za to, że po prostu jesteście. Jeżeli ktoś z was chce, to zapraszam na konsultację, zapraszam również na grupę Wszyscy Jesteśmy Świadomością. W tej chwili nie publikuję tyle informacji, treści, kanw czy pytań, jak to robiłem wcześniej, ponieważ sam podjąłem taką decyzję, że chcę troszeczkę wziąć taki internetowy detoks, by zająć się bardziej sobą, ale myślę, że uda mi się to jakoś zrównoważyć i będziemy działać dalej. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka. Otwieram ją i czytam jakiś fragment i zawsze jakby ten fragment odpowiada temu, co chcę usłyszeć. Super. No. Tak jakby mądrość się przekazuje, nie? Wszechświat o ciebie dba, myśli o tobie, a nie myśli, tylko jakby współgra z tobą, nie? Jak się otwierasz, to wszechświat z tobą współgra. Jest na wyciągnięcie ręki w twojej przestrzeni zawsze, wokół ciebie. Wszystko to, czego potrzebujesz teraz. Albo w głąb, nie? Przede wszystkim tam.